Jaki nice. Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym zajmiemy się palącą kwestią, a mianowicie paletką Varieté z Eveline. To jest nowa paletka, która wygląda zachęcająco i przepięknie, kolorystycznie, ale ewidentnie jest inspirowana paletą Too Faced. Także dzisiaj zajmiemy się nią, zobaczymy jak się z nią pracuje, czy jest godnym następcą palety Too Faced i też na pewno podzielicie się swoimi opiniami na jej temat, w międzyczasie testując też kilka innych nowości. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Jeśli interesuje Was tylko porównanie palet, to sprawdźcie w opisie oznaczenia czasowe, tam podaję moment, w którym od razu przechodzimy do malowania oczu, a jak chcecie ze mną spędzić dłuższą chwilę i przejść przez całe malowanie bazy, czyli podkład, korektor, puder, to zostańcie ze mną. Nałożyłam sobie pielęgnację, zarówno krem na całą twarz, jak i pod oczy i przechodzimy do podkładu. Podkład na dziś to jest moja zdobycz z Sephory. Kupiłam nową wersję tego podkładu Best Skin Ever, czyli to jest wersja Glow. Ten podkład ogólnie Best Skin Ever to nie jest już jakaś super nowość, on myślę, że nawet z rok, może nawet jest już na rynku. On mi jakoś specjalnie nie podszedł. Nie było, wiecie, tragedii, ale czasami tak jest, że po prostu coś specjalnie nie zachwyci. Ale jak zobaczyłam to Glow, to ma to być długotrwały podkład, który daje nawilżenie, no i ma też rozświetlać. Według Sephory jest to nowa generacja podkładów pielęgnacyjnych dla świeżej i świetlistej cery. Ma to być średnie krycie, wykończenie naturalne, promieniste, świetliste. Oczywiście napisane, że to do wszystkich rodzajów skóry, ale wiadomo, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. I mamy tutaj jako jeden ze składników prebiotyk dla równowagi ekosystemu skóry. Wygładza strukturę skóry, rozmywa niedoskonałości, zmniejsza widoczność porów i drobnych zmarszczek. Skóra wygląda na pełną życie od rana do wieczora. No wiecie, wiadomo, że obietnice producenta trzeba trochę z przymrużeniem oka wziąć, ale powiem Wam po cichu, że ja mam wobec niego bardzo wysokie oczekiwania, bo jak zobaczyłam jego opis, to pomyślałam, że może to być lepiej dostępny podkład zapewniający efekt młodej, zdrowej skóry, tak jak ten mój ulubiony Wet n Wild, który jest niestety trochę ciężej dostępny. Kupiłam sobie dwa kolory, 25N, który jest taki, oraz 25,5 Y. Porównując też do dłoni, bo dłonie będą latać wokół twarzy, to chyba jednak lepiej wygląda ten ciemniejszy. I teraz uwaga, premiera moich nakładek na lusterka. Tata mi wydrukował nakładki z moim logo. Fajne, nie? Ej! Ale on takiego super delikatnego krycia to znowu nie ma. No, ja mogę sobie tę jedną pompkę spokojnie na całą twarz porozkładać. No, powiem Wam, że na ten moment on mi bardzo przypomina pewien droższy podkład. Ale powiem Wam, co to za podkład i rzeczywiście jest aż tak podobny, jak już zrobimy sobie całą twarz. Bo wiadomo, że takie pierwsze tylko nałożenie może być mylące. Ale mamy tu naprawdę spokojnie, ładne, średnie krycie. To nie jest tak mało kryjący podkład jak ten, który testowałam ostatnio. Co to było? Kolejna czarna dziura w głowie. No ten, który ostatnio testowałam, to był naprawdę malutko kryjący, a ten... Myślę, że jakbym dołożyła drugą warstwę, a jego konsystencja sprzyja dokładaniu drugiej warstwy, to spokojnie by mi się to też udało. No i żeby temu podkładowi nie było tak smutno, to kupiłam też z tej samej serii korektor. I ogólnie ma bardzo fajne opakowanie, takie nie wiem czemu, ale satysfakcjonujące. Takie ładne, smukłe. I ja kupiłam odcień 31 i zaraz się przekonamy, czy nie przegięłam z tym kolorem, bo to wiecie, światło seforowe i tak dalej. I od razu Wam powiem, co mnie denerwuje w tym opakowaniu i zaraz wezmę sobie nożyk i to przetnę. To samo było w przypadku tych podkładów, że ta folia łącząca wieczko z butelką nie jest perforowana i ona po prostu się, wiecie, wydłuża i urywa w pewnym momencie. No i nieładnie to wygląda. No i widzę, że przy korektorze jest dokładnie to samo. Ja muszę... no w ogóle to się nie chce przerwać. Także ja to kompletnie zerwę, bo widzę właśnie, że na szczęście mam też oznaczenie koloru tutaj pod spodem. Nie wiem, czy takie rzeczy tylko mnie denerwują? Powiedzcie, że nie jestem sama. No, odcień taki ujdzie, jeszcze ujdzie. Tą stroną nakładałam podkład, to tą sobie wyblenduję korektor. No, wzięłam trochę za ciemny jednak ten kolor. Tak dla odmiany, nie? W końcu jakiś korektor jest za ciemny, a nie za jasny.
Dołożę sobie tutaj drugą warstwę, chociaż i tak pewnie będę musiała się zaraz poratować innym korektorem jaśniejszym. On jest bardzo wodnisty w ogóle. Bardzo. Tak już zahaczając o wodnistość korektora z Loraka czy z Natasha Denona. A może nie będę żadnego innego korektora dokładać. Możliwe, że jak przypudruję okolice pod oczami, to i tak mi się, wiecie, dzięki pudrowi to trochę rozjaśni. Zrobiłam sobie swatcha podkładu, żeby sprawdzić, czy to będzie formuła zastygająca. Tak jest najprościej zobaczyć. No i zrobimy sobie jeszcze swatcha korektora, żeby sprawdzić, czy też będzie on zastygał. No i tak jak przypuszczałam, przypudrowanie okolicy pod oczami mieszanką pudrów, to jest Claressa Fill the Powder i coś jeszcze, ale już nie pamiętam. Ładnie mi tę okolicę pod oczami rozjaśniło, także używałam w końcu tylko tego korektora. Przypudrowałam sobie resztę twarzy też pudrem z Rare Beauty. To jest taki typowo utrwalający, nieprzesadnie rozświetlający, animatujący puder. I tak wygląda w miarę skończona baza. Mówię w miarę, bo brakuje mi jeszcze oczywiście bronzera, różu i rozświetlacza. I kolejny przykład na wyprzedzanie PR-u, bo kupiłam sobie paletkę z Claressy. Zobaczcie w ogóle, jakie ładne trio. Zestawienie kolorystyczne jest przepiękne. To jest numer 02 All Warm. A dzisiaj jeszcze przed nagrywaniem otwierałam zaległe paczki i się okazuje, że dostałam też w PR-ze te paletki. Także. No i chciałabym sobie dzisiaj tę paletkę przetestować, bo to zestawienie kolorystyczne woła moje imię. Piękny, ciepły bronzer, broskwiniowy, ale nie taki przesadnie pomarańczowy róż i szampański rozświetlacz, który też zapowiada się dobrze. I to jest w ogóle hit. Ja mam sklerozę cenową, nie? Nie wiem, czy sama sobie to wymodliłam, czy po prostu tak było, ale jak coś kupuję, zapłacę i wychodzę już z tej drogerii czy sklepu, to ja zapominam, ile to kosztowało. I teraz, żeby sobie przypomnieć, sprawdziłam w internecie, się okazuje, że ta paleta kosztuje 27 zł za 3 produkty. Okej, to jest ponad 2 razy więcej niż to, co testowałam w sobotnim filmie, czyli paletka do konturowania za 11 zł, ale w dalszym ciągu jest to bardzo niska cena. O, ten bronzer jest tak bardzo w wyważony sposób napigmentowany, bo się przestraszyłam, że wiecie, zrobię sobie od razu ciapkę i mocno odbiłam ten pędzel w ręczniczek, a tu się okazuje, że można od razu lecieć z opakowania na twarz. Ej, ładne to! No, ten bronzer naprawdę bardzo wdzięcznie współpracuje. Bronzer jest naprawdę very nice. Nawet może trochę za mocno go nałożyłam, ale bardzo przyjemnie się z nim pracuje. I o wiele lepiej twarz wygląda już z nałożonym bronzerem, nie? Lecimy z resztą produktów, czyli róż i rozświetlacz. No na pewno przewagą tej palety nad tą z filmu sobotniego jest to, że mamy tutaj większe te wypraski, więc tam pędzel wchodzi bez problemu. Nie muszę się martwić, że przy okazji aplikacji różu nałożę trochę bronzera. Ej, a może ten korektor w ogóle nie jest za jasny? Takie miałam wrażenie, wiecie, jak jeszcze było na etapie kremowych konsystencji, ale teraz, jak już jest wszystko przypudrywane, to mam wrażenie, że to się ładnie zgrało, a czasami też mam tak, że jak nałożę korektor, który jest odpowiedni i który mi rozjaśnia okolice pod oczami, to później przy skończonym makijażu, też pewnie przez to, że mam po prostu dolinę łez, ten obszar wydaje się być za jasny, więc jakoś mi tutaj nie przeszkadza to, że ten korektor nie był na tyle jasny, że wiecie, nie był modelujący. Lecimy z rozświetlaczem i teraz uwaga. O, jaki nice. On jest taki pomiędzy rozświetlaczem dającym po oczach, a takim delikatnym. Oczywiście jest zauważalny, żeby nie było. On nie jest taki, wiecie, jak te rozświetlacze z Hourglass wypiekane, czy ten Le Petit Strober z Bourjois. Jest na pewno zauważalny, ale jest też bardzo wdzięczny. Dla pewności jeszcze milionowe rozblendowanie. I teraz mamy skończoną bazę. A jeśli chodzi o podkład i korektor, to zarówno jedna, jak i druga formuła nie jest zastygająca. No i uwaga, to jest ten moment, na który wszyscy czekaliście. Eveline wypuściła paletę Varieté Timeless Bronze Edition i to jest paletka, która również pobiła rekord Waszych wiadomości na moich profilach w mediach społecznościowych, bo pytaniami: Maxi, a testowałaś, a widziałaś, a masz? To mogłabym zasypać cały ekran. Paletka wygląda przepięknie, ale jest ewidentnie inspirowana
paletą Too Faced. To jest paleta Too Faced Born This Way Natural Nude. To jest też bardzo lubiana przeze mnie paleta. Ona już ma kilka dobrych lat. Nowa paleta z Everline kosztuje 70 zł, co jak na Everline jest dość wysoką ceną, a ta paleta z Too Faced kosztuje 225. Różnica cenowa jest kolosalna. Zaraz się przekonamy, czy ta paleta z Everline będzie godnym zamiennikiem palety z Too Faced. Zrobimy sobie dwa różne makijaże. Po prawej będzie Too Faced, po lewej Everline. Oczywiście kolory w niektórych przypadkach są niemalże identyczne. Teraz widzicie porównawcze swatche, ale pamiętajcie, że po pierwsze swatche to nie wszystko. Ważne jest to, jak się z cieniami pracuje na powiece. A po drugie, ja w tym momencie kręcenia filmu jeszcze tych swatche nie widziałam. Jak widać, ta paleta z Everline jest jeszcze nawet nietknięta, więc nawet nie wiem, jak wygląda pigmentacja. To co? Zrobię sobie obsypkę na prawym oku i na szybko zrobimy makijaż paletką Too Faced. Później czeka nas bardziej wnikliwa analiza palety z Everline i na koniec wszystkie podsumujące wnioski. Bazą będzie oczywiście standardowo zaufany multitasker i taka obsypka pro forma, żeby na wszelki wypadek nic mi się nie popsuło. Często dostaję pytania, co jest obsypką. To jest po prostu ten sam puder, którym utrwalałam korektor pod oczami. Zaczniemy od najciemniejszego brązu, to jest odcień Truffle. Następny Coco, Warm Rose. Przyznam szczerze, że nie widzę jakiejś większej różnicy między tym Coco a Warm Rose. Co jest zaskakujące, bo w palecie jest wyraźna różnica. To jest Coco, a to jest Warm Rose. Ale fakt faktem, jeszcze nigdy nie używałam tych cieni obu razem w jednym makijażu. I ogólnie z tymi cieniami można sobie dokładać jeden na drugi tak długo, aż się Wam to będzie podobać. Na wewnętrzny kącik nałóżmy Shimmering Pearl. I chyba chciałabym jeszcze odrobinę nałożyć różowego blasku tutaj na granicy. I to jest po prostu Rose Gold. Ale że to jest nakładanie takiego intensywnego, bardzo miękkiego blasku na matowy cień i to jeszcze pędzlem, a nie palcem, to on daje tylko taki efekt delikatnych drobinek. Rozblenduję wszystko cieniem Maple, który zejdzie nam również na dolną powiekę. Tutaj jeszcze dam odrobinę cienia Nude. Rozblenduję przejście. Na łuk brwiowy nałożę trochę tego beżu, czyli cienia Swan, bo on jest troszkę na mnie za jasny, więc nie mogę go zbudować jakoś super intensywnie, ale wyczyści mi tutaj idealnie. A na wewnętrzny kącik, na dolną powiekę, na mokro nałożę ten najjaśniejszy cień błyszczący, czyli Glistening Snow. On jest teoretycznie niemalże białym cieniem, tylko on właśnie tak opalizuje na złoto, jest bardzo wdzięczny. I jeszcze zanim usunę obsypkę, najciemniejszym cieniem przyciemnię sobie linię rzęs. Trochę mi się tutaj na tej powiece zrobiło ciemno. Na pewno ciemniej niż zakładałam, ale no właśnie poniósł mnie blend, bo tak z tymi cieniami bywa. I koniec końców nałożyłam jeszcze odrobinę tego cienia Rose Gold właśnie tutaj na łączeniu samego błysku i matu, żeby trochę ten makijaż rozjaśnić. Myślę, że tutaj bez problemu wszystko się połączyło. Zostało tylko wytuszowanie rzęs, ale to oczywiście zostawię na koniec, jak już lewa strona będzie też uzupełniona. I wszystko jeszcze standardowo rozblendowałam pudrem, notabene też Varieté z Everline, wiecie, dookoła, żeby to cieniowanie było mega czyste. I ja używam odcienia 02 Natural. To co, zmieniamy stronę. I zaczynamy tak samo od najciemniejszego matowego brązu. Tutaj on się nazywa Ebony. Na razie wow! Lecimy z następnym cieniem, czyli Chestnut. Co mnie cieszy, to fakt, że tutaj też, podobnie jak w przypadku palety Too Faced, mogę sobie zmieniać intensywność tego koloru i budować jego głębię. Na razie dwa z dwóch cieni są ok. Następny cień to Rose Tan. Tutaj już jest większa różnica między tymi dwoma przejściowymi cieniami niż w przypadku palety Too Faced. Lecimy dalej. Na wewnętrzny kącik tutaj nałożę odcień Rose Quartz. Wow.
No, przyznam szczerze, że przez chwilę musiałam zerknąć i się upewnić, czy na pewno to jest cień z palety Everine, czy jednak sięgnęłam po coś z Too Faced, bo ten cień wygląda drogo. I zrobimy tak samo jak na prawym oku, czyli najpierw ten różowy blask, który też jest wow. On się nazywał Rose Shimmer. Najpierw nałożę trochę pędzelkiem, żeby nawet metoda aplikacji była ta sama, a potem wcisnę go tutaj palcem. Mam wrażenie, że ten się jeszcze lepiej trzyma powieki niż ten z Too Faced. No wiecie co? To ja muszę trochę tego Too Faced tutaj dołożyć. No widać, że w tej palecie Eveline blaskami wskoczyło na kompletnie inny poziom. Lecimy z cieniem w załamaniu powieki. Tutaj będzie to cień o nazwie Caramel, albo właściwie Caramel. Nie chcę tutaj spoilerować, ale no po prostu gęba mi się zaczyna sama śmiać na pracę z tymi cieniami i na to, jak to wygląda, nie? Wezmę sobie jeszcze odrobinę tego cienia Alabaster i tak samo jak po prawej stronie troszkę rozjaśnię łuk brwiowy. I kolor Caramel wyląduje też na dolnej powiece. Na odrobinę wewnętrznego kącika jeszcze kolor Linen. I na mokro Pearl Vanilla. Masakra. I na koniec oczywiście przyciemnienie linii rzęs. I po ponownym, porządnym rozblendowaniu wszystkiego, makijaże mamy skończone. No i oczywiście dodałam też tusz do rzęs. No i powiedzcie sami, jak Wam się podobają oba makijaże oczu? Przypomnę, paleta za 225 zł, paleta za 70. Popatrzcie sobie jeszcze na głębie, na intensywność tych cieni, intensywność tych blasków. A ja umaluję usta. I zaraz sobie wszystko podsumujemy. Makijaże z większej odległości wyglądają następująco. No i co? Widzicie jakąś różnicę? Czy jakbyście zobaczyli mnie w innym filmie, to powiedzielibyście, że mam makijaże wykonane dwoma różnymi paletami? Nie wiem, czy byłoby tak do końca to zauważalne. Najważniejsza różnica, jak się już tak przypatrzymy i wiemy, że są tutaj dwie różne palety, to to, że tutaj ten zewnętrzny kącik jest ciemniejszy, jest bardziej intensywny. Ale żeby wszystko było jasne, musicie wiedzieć, że to nie jest dlatego, że ten cień jest mniej intensywny, bo on jest bardzo intensywny, jest bardzo mocno napigmentowany i jednolity w swojej konsystencji, ale ma po prostu inny kolor od tego z Too Faced. Jak widać, Too Faced jest troszeczkę bardziej czekoladowy i jest też ciemniejszy. Także na tym polega ta największa różnica. Natomiast jeżeli chodzi o pigmentację, o wykończenie, o pracę z tymi cieniami, to czy się budują, czy ładnie się między sobą łączą i czy blaski są intensywne i takie wielowymiarowo nowoczesne, to odpowiedź brzmi tak. W pewnym momencie ja naprawdę musiałam spojrzeć, czy ten błyszczący cień, który był nakładany na wewnętrzny kącik, pochodzi z palety Eveline, czy przypadkiem nie z Too Faced, bo on jest tak intensywny i miękki, masłowaty i drobinowy i cudowny po prostu, że no, naprawdę pokazało mi, że ta paleta daje czadu. Czy paleta Eveline jest inspirowana paletą Too Faced? No co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Moim skromnym zdaniem Eveline ma na tyle fajną jakość, co właśnie przed chwileczką się okazało, że mogliby sobie spokojnie darować inspirację innych marek i po prostu wypuścić coś innego autorskiego, co i tak się obroni, ponieważ ma świetną jakość, a po prostu ze względów wizerunkowych darować sobie tego typu inspiracje. Niemniej nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ta paleta będzie absolutnym bestsellerem i będzie miała rzeszę fanów. Sama po nią na pewno będę często sięgać, ponieważ ma świetną jakość, pracuje się z tymi cieniami naprawdę bezbłędnie. No jest to kolejna paleta nude, a takich, jak wszyscy dobrze wiemy, nigdy za wiele. I zarówno w palecie Too Faced, jak i w tej brakuje mi czarnego cienia, ale to jest oczywiście kwestia preferencje, natomiast ja lubię mieć czarny cień w palecie, żeby nie szukać go w innych paletach, a to właśnie czarnego cienia najczęściej używam, żeby przyciemnić linię rzęs. Jak się spojrzy na te palety obok siebie, no to naprawdę nie można się oprzeć wrażeniu, że one są nawet nie tyle siostrami, co wręcz bliźniaczkami, tyle że dwujajowymi, bo no, kolory są takie jak widać. Tylko zobaczcie, że w palecie Too Faced mamy takie dwie pary
bliźniaczych cieni, które zostały wyeliminowane w palecie Eveline i zostały stworzone z tych dwóch cieni jeden kolor. Czyli na przykład tutaj mamy dwa róże, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, to w Eveline mamy tylko jeden róż, a w Too Faced mamy dwa takie pośrednie, ale dość jasne cienie, to też zostały połączone i powstał taki średni brązik. No i jakkolwiek byście się zapatrywali na takie inspiracje, no to nie można tej palecie z Eveline odmówić tego, że jakość jest świetna i te blaski są naprawdę robiące wrażenie. Także wręcz można by powiedzieć, że wielka szkoda, że nie powstała z tego jakaś taka no, oryginalna po prostu Eveline'owa paleta, tylko coś, co na pewno w oczach wielu osób będzie negatywnie rzutowała na markę. Także takie są moje wnioski, ale jestem bardzo ciekawa, jak Wy się zapatrujecie na tę paletę, zarówno na jej design, jak i na cały pomysł, no bo że jakość jest świetna, no to wszyscy się przed chwilą przekonaliśmy. Naprawdę to oko wygląda tak pięknie, że dosłownie pod niektórymi kątami, jak się przyglądałam jeszcze tym makijażom, to mam wrażenie, że to oko Eveline wygląda lepiej. Ale właśnie jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tej inspiracji, bo wiem, że tutaj różnie bywa. Jak pojawiła się ta paleta Shocking Nudes, która jest też inspirowana chudą, ja o tym powiedziałam w filmie, to też dostałam bardzo dużo komentarzy pod tamtym filmem mówiących, że no, ale mnie nie stać na chudę, więc ta Eveline jak najbardziej mi się przyda i u mnie będzie w częstym użyciu. Także no właśnie, na dwoje babka wróżyła. No dobra, ale palety paletami, a co z resztą nowych rzeczy na dziś? Jeżeli chodzi o paletkę do konturowania, to nie zaskoczy Was, ale według mnie jest też świetna i też będę po nią pewnie sięgać, bo tutaj mi wszystko pasuje, zarówno bronzer, róż, jak i rozświetlacz. Wybaczcie, że ja tak często zachwalam Claresę, ale oni po prostu umieją w kosmetyki. No co mam powiedzieć? No mam wymyślać coś na siłę, tylko żeby cały czas nie zachwalać. To tak nie działa na tym kanale. Także paleta jak najbardziej na plus do konturowania. Podkład też wygląda bardzo ładnie. Jest troszkę świetlisty, ja go też przypudrowałam, wiecie, nie matującym, ani nie rozświetlającym pudrem. I powiedziałam Wam, że wydawało mi się, że ten podkład wygląda podobnie do innego podkładu, który znam i który lubię. I chodzi tutaj o podkład Narsa i ten Light Reflecting Foundation. Słuchajcie, wykończenie, krycie i no, efekt na skórze, w tym momencie przynajmniej, są nie do rozróżnienia. Naprawdę. Także dzisiaj trochę wyszło takie tanie kontra drogie, bo mamy zamiennik podkładu z Narsa i mamy zamiennik palety z Too Faced. Także wszystkie w tym momencie elementy makijażu mi się jak najbardziej podobają, również ten korektor. Tylko z tym korektorem jest taka sprawa, że ja go już mam, więc go będę używać, bo szczerze mówiąc w tym momencie w ogóle nie wydaje mi się, żebym miała za jasny korektor pod oczami. No bo właśnie jak już przepudrowałam sobie ten obszar pudrem, zrobiłam makijaż oczu, to wszystko się ładnie wyrównało, prawda? Gdybym używała tego korektora w ciągu najbliższych dni i też tak właśnie będę go testować, to sobie nałożę odrobinę jaśniejszego w tym miejscu, żeby trochę bardziej wymodelować tę dolinę łez, ale jeżeli chodzi o jego odcień, to on na pewno na mnie za jasny nie jest. Natomiast, czy powiedziałabym, żeby koniecznie lecieć i się nim zainteresować? Nie, to jest raczej produkt typu mam, będę używać, jest ok, ale nie wow, rewelacja, lećcie koniecznie po niego do sklepu. I tym pozytywnym akcentem powiem, że na dzisiaj to już wszystko. Ja jestem bardzo zadowolona, bo dzisiaj będę chodzić w bardzo ładnym makijażu i zapewniam Was, że nikt mi nie powie dzisiaj, że malowała się dwoma paletami. Nie, te makijaże są do siebie na tyle podobne, że wręcz na tym oku tutaj dotknęłam tym ciemnym cieniem trochę za nisko załamania i później nie byłam już w stanie rozjaśnić tego dokładnie miejsca tym jaśniejszym cieniem, więc ostatecznie mam wrażenie, że lepiej nawet przy takiej pozycji oka wygląda makijaż robiony paletą Eveline. I nie zdziwiłabym się, gdybyście też mi takie komentarze zostawili, ale naprawdę, słuchajcie, te blaski w tej palecie Eveline to wręcz sprawiają, że ja przestaję umieć mówić. Także takie podsumowanie na dzisiaj, ogólnie wszystko wyszło pozytywne, to czy ta paleta się Wam podoba czy nie, no to już jest kwestia indywidualna. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też będą szczegóły kosmetyków, które nakładałam gdzieś poza kadrem, jak i informacje na temat bluzki, biżuterii, paznokci, wszystkiego. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędzicie ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, bo dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, między innymi test ultra tanich kosmetyków. A czy są warte nawet tak niskiej ceny? No to musicie się przekonać klikając na film. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę
i do zobaczenia następnym razem. Pa!